Dzień dobry, Piotr Malinowski, informacje TKN24 Końskie, a co w dzisiejszym wydaniu? W Końskich Sylwestra nie będzie. Niezłomny patron powiatu koneckiego. Święty Mikołaj odwiedził Końskie. OSP Słupia otrzymała wóz strażacki. Pandemia COVID-19 po raz kolejny krzyżuje plany sylwestrowe w gminie Końskie. Burmistrz Krzysztof Obratański mówi, Sylwestra nie będzie. Podobnie jak przed rokiem, tak i tym razem nie będzie miejskiego Sylwestra w Końskich. Przyczyna? Pandemia COVID-19. W Końskich do Sylwestra 2020-2021 za każdym razem witano Nowy Rok w Parku Miejskim w podobny sposób. Na scenie letniej pojawiali się włodarze, którzy składali przybyłym życzenia, z głośników płynęła muzyka mechaniczna, organizowany był także skromny poczęstunek dla mieszkańców, na przykład bigos i lampka szampana. Następnie miał miejsce pokaz fajerwerków lub laserów. Niestety przed rokiem imprezę trzeba było odwołać z uwagi na epidemię, a sytuacja powtarza się i tym razem. Mam do przekazania niezbyt fajną informację, biorąc pod uwagę analizy tego, co się dzieje w sytuacji pandemicznej. Gmina Końskie i Miejsko Gminy Dom Kultury zdecydowały się w tym roku po raz kolejny zrezygnować z organizacji Sylwestra pod gwiazdami, ze wspólnego powitania Nowego Roku. Myślę, że dla nikogo, kto obserwuje to, co się dzieje w Polsce, nie jest to specjalne zaskoczenie. Większość miast się decyduje na taki krok w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich obywateli. Pod tym względem nie różnimy się od innych. Warto dodać, że zgodnie z przedstawionymi we wtorek przez rząd RP nowymi obostrzeniami od 15 grudnia do odwołania zostaną zamknięte kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem będzie właśnie Sylwester. Tej nocy imprezy będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym, w gronie maksymalnie 100 osób, przy czym limit ten nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat COVID-19. Błogosławiony ksiądz Kazimierz Sykulski to patron powiatu koneckiego. W najbliższą sobotę odbędą się uroczystości ku jego pamięci. Materiał Aleksandry Jędrasik. W najbliższą sobotę w Końskich będą miały miejsce uroczystości poświęcone pamięci patrona powiatu koneckiego, błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego pod tytułem Niezłomny Patron. Na wydarzenie zapraszają starosta konecki i przewodniczący Rady Powiatu. Dzień 11 grudnia to dokładnie 80. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Kazimierza Sykulskiego, patrona powiatu koneckiego. Z tej okazji odbędzie się uroczystość pod tytułem Niezłomny Patron, której organizatorem jest starostwo powiatowe w Końskich. Wszystkich mieszkańców powiatu koneckiego zapraszam na sobotę na uroczystości związane z 80. rocznicą śmierci patrona powiatu koneckiego, błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego. Błogosławiony ksiądz Kazimierz został patronem powiatu koneckiego w 2008 roku. Zatem nie sposób przejść na porządku dziennym do takiej rocznicy, stąd uroczysta msza święta, wizyta biskupa radomskiego Marka Solarczyka i dalsza część uroczystości w pierwszym liceum, gdzie nagrodzimy laureatów konkursu Niezłomny Patron, gdzie będzie projekcja filmu o księdzu Sykulskim, gdzie pan Krzysztof Zemeła przedstawi wystawę okolicznościową. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:45 na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Końskich, gdzie złożone zostaną wiązanki i wieńce przed pomnikiem błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego. Kolejnym punktem programu będzie msza święta okolicznościowa, która odbędzie się o godzinie 12:00 w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich. Zwieńczeniem uroczystości będzie finał konkursu literackiego Niezłomny Patron, podczas którego nastąpi wręczenie nagród laureatom. Uhonorowanie zwycięzców odbędzie się o godzinie 13:30 w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Komisji Edukacji Narodowej. Tegoroczny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Na etap powiatowy wpłynęło 27 prac. W komisji w składzie czteroosobowym zasiedli dziekan dekanatu ksiądz Andrzej Zapart, Marian Wikiera, profesor Barbara Skurkiewicz oraz Agnieszka Krakowiak, pracownik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich. Komisja postanowiła przyznać 6 nagród głównych, 3 specjalne i 6 wyróżnień. Także z tego miejsca gratuluję uczniom zaangażowania i dodam jeszcze, że nagrody zostały ufundowane przez Urząd do Spraw Kombatantów, Kurię Diecezjalną w Radomiu oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach.
Laureatów konkursu przedstawimy Państwu w relacji z obchodów Święta Patrona Powiatu Koneckiego. Na zakończenie sobotniego wydarzenia odbędzie się wernisaż wystawy wraz z prezentacją postaci księdza Sykulskiego oraz projekcja filmu pod tytułem Ksiądz Kazimierz. Święty Mikołaj odwiedził grzeczne dzieci z Końskich swoją magiczną bryczką. Relacja Piotra Stolarskiego. Zorganizowaliśmy przejazd Mikołaja ulicami miasta. Zajeżdżamy też do nielicznych przedszkoli, tam gdzie możemy przyjechać, gdzie jest parking, gdzie możemy się zmieścić z końmi, z bryczką. No i cóż, atmosfera fantastyczna, śnieżek zaczął padać, więc jest radość na twarzach dzieci. Wszyscy się bawią znakomicie. Nowoczesna ciepłownia w przyszłości sprawi, że koneczanie zaoszczędzą na ogrzewaniu. Powstanie inwestycja za 48 milionów złotych. Nowoczesna, ekologiczna i przede wszystkim przynosząca oszczędności dla mieszkańców Końskich. Taka ma być ciepłownia przyszłości, nad którą pracuje samorząd gminy Końskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Inwestycja w przypadku zaakceptowania jej ostatecznego planu zostanie zbudowana za około 48 milionów złotych, które będą pochodzić z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ta ciepłownia przyszłości może powstać już w przyszłym roku. Mamy teraz 500 000 złotych. I pół roku czasu na przygotowanie rozwiniętej koncepcji z elementami dokumentacji. Te prace są już daleko zaawansowane, a przypomnę, że ta ciepłownia przyszłości w znacznej części będzie zasilana ze źródeł odnawialnych. Jej główne elementy to kolektory słoneczne połączone z magazynem ciepła. Na terenie dawnego zakładu Zamtal, w miejscu, gdzie były zbiorniki wód opadowych, powstaną zbiorniki, które pozwolą na zmagazynowanie ogromnych ilości wody, służących jako magazyn ciepła gromadzonego latem, a wykorzystanego zimą. Oprócz tego w grę wchodzi jeszcze ciepło odpadowe pozyskiwane z pobliskich ceramik, ciepło, które może być wtórnie wykorzystane. I mam nadzieję, że w krótkim czasie dokumentacja pozwoli na potwierdzenie tego pierwszego miejsca, a to oznacza z kolei możliwość sfinansowania inwestycji w 100% z pieniędzy NCBR-u. To jest prawie 48 milionów złotych, które leży na stole i czeka, by je podjąć. Teraz nasze jednostki muszą do połowy 2022 roku przedstawić dokładny schemat działania ciepłowni, a wtedy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecyduje, czy wyłożyć środki na ten eksperymentalny i innowacyjny projekt. Pomysł, by zmieniać system ogrzewania w Końskich, zrodził się z najprostszej przyczyny – potrzeby obniżenia rachunków dla mieszkańców. Ostatnie miesiące to kilkukrotna podwyżka cen gazu, ponad 100% podwyżka ceny węgla. Inwestycja w nowoczesną ciepłownię ma być odpowiedzią na te ciągle rosnące koszty ogrzewania. Zasilanie mieszkań ciepłem z ogromnych buforów wodnych to jednak melodia przyszłości. Natomiast już teraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wdrożyło działania, które mieszkańcy być może odczują jeszcze w tym sezonie grzewczym. Wymieniono kotły na takie o mniejszej mocy, by uniknąć dodatkowych podatków ekologicznych, które narzucają instytucje europejskie. Zgodnie z europejskim prawem, wszystkie centralne ciepłownie, które mają moc zsumowaną powyżej 20 MW, objęte są koniecznością zakupu praw do emisji CO2, a w ostatnim roku te prawa kosztowały więcej niż węgiel. Dzisiaj to jest, zdaje się, ponad 80 euro za tonę. PEC w Końskich zdecydował się na przebudowę swojego systemu centralnego ogrzewania poprzez likwidację największego kotła węglowego, 24-megawatowego, z pozostawieniem jednostki 15-megawatowej, ale budową po sąsiedzku kotłowni gazowej.
do 15 grudnia ta kotłowa nie ma powstać, ale dzisiaj już jest w zasadzie gotowa, trwają próby. Trzy kotły o mocy 2,8 MW każdy pozwolą na to, żeby uzupełnić pracę kotła 15-megawatowego w okresach szczytowych poborów tego ciepła oraz będą służyć jako rezerwa i środek na potencjalne wyłączenia jednostki centralnej. Oczywiście z punktu widzenia wzrostu cen gazu to mamy nadzieję, że te piece będą jak najrzadziej włączane, ale inwestycja pozwoliła nam na to, żeby od sierpnia wyjść z systemu ETS, czyli ciepłownia Konecka nie kupuje już praw do emisji CO2. Dalsze losy powstania w końskich ciepłowni przyszłości zależne są od ostatecznych decyzji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kiedy tylko je poznamy, z pewnością Państwu o nich opowiemy. Radoszyce przywitały świętego Mikołaja iluminacjami świetlnymi oraz wesołą muzyką. 5, 4, 3, 2, 1! W poniedziałkowy wieczór w parku w Radoszycach odbyło się uroczyste rozświetlenie choinki. Wydarzeniu towarzyszyło przybycie świętego Mikołaja. Oprócz świątecznego drzewka na placu stanęło mnóstwo kolorowych dekoracji, a wokoło rozbrzmiewała wesoła muzyka. Radoszyce na święta mogą się podobać. Uroczystość rozpoczęła się od przybycia świętego Mikołaja i jego pomocników oraz iluminacji choinki. Goście z Laponii zabawiali dzieci oraz częstowali je słodkimi przysmakami. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziś święty Mikołaj rozdaje certyfikaty grzecznym dzieciom, daje też cukierki. Mam nadzieję, że nasz park na długo będzie zapamiętany, bo naprawdę nasi pracownicy się napracowali i bardzo im z tego miejsca dziękuję, że pokazaliście nam trochę świąt. W Radoszyckim Parku nie mogło zabraknąć przepięknych świątecznych dekoracji, nadających wydarzeniu magicznej atmosfery. Co roku coś się zmienia, dziś wyjątkowo, bo mamy piękną choinkę dodatkową, mamy też renifery, mamy też sanie piękne świętego Mikołaja, mamy też prezenty właśnie świąteczne koło choinki, którą dostaliśmy i tu dziękuję bardzo od nadleśnictwa w Radoszycach, od pana nadleśniczego Mateusza Garbacza. Mamy też udekorowany piękny napis Wesołych Świąt. Myślę, że u nas jest przede wszystkim świątecznie, ciepło i przyjemnie. Zapraszam bardzo, bardzo wszystkich do parku w Radoszycach. Dorośli wraz z pociechami opowiedzieli o swoich przeżyciach, a dzieci o wymarzonych prezentach na święta. No jest oświetlenie, że tak powiem, parku w Radoszycach. Dzieciaczki chciały zobaczyć. Też chciały zobaczyć Mikołaja. Może zdjęcie się uda zrobić. A jak się dzieciom Mikołaj podoba? Jak ci Mikołaj podoba? Bardzo. Bardzo. Rano przyniósł prezenty, a teraz tutaj siedzi, tak? No. A co byś chciała dostać na święta w tym roku? No. Laleczkę. Laleczkę. Jak się synowi podoba święty Mikołaj? Fajnie. A co byś chciał dostać w tym roku na święta? Klocki Lego. Każde dziecko podczas spotkania mogło liczyć na wspólne zdjęcie z Mikołajem. Maluchy zaintrygowane tegorocznym wydarzeniem wspólnie z rodzicami licznie przyszły do parku, aby wziąć udział w uroczystości. 13-letni bus marki Volkswagen to podarunek dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Supi Koneckiej. W piątek jednostce przekazała go Konecka Państwowa Straż Pożarna. Na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich nastąpi przekazanie samochodu ratowniczego typu Volkswagen Bus do jednostki OSP Słupia. Samochód ten zostaje przekazany z jednostki Państwowej Straży Pożarnej do jednostki OSP ze względu na przekroczony wiek użytkowania. My zastępujemy ten samochód nowym samochodem marki Opel, natomiast jednostka w Słupi będzie użytkowała ten samochód jako samochód dostawczy, będzie służył im jako samochód, którym będzie można dostarczyć sprzęt bądź też ludzi do działań ratowniczo-gaśniczych. Do jakich zadań był wykorzystywany tutaj w Państwowej Straży Pożarnej? Również do tych samych zadań, czyli do transportu osób, do przewozu osób większej ilości, bo to jest samochód 9-osobowy, również do przewozu sprzętu, który jest potrzebny przy działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale głównie do przewozu osób. Będzie mógł być wykorzystywany również w Słupi, tak zresztą jak u nas był wykorzystywany, do przewozu osób na szczepienia, między innymi przeciwko COVID-19.
Jak długo to auto służyło tej waszej jednostce? 13 lat służył samochód w naszej jednostce, ponieważ przekroczył normatyw sprzętowy, zostaje przekazany za zgodą komendanta wojewódzkiego do jednostki w Słupi. Przekazuję panu samochód, który mam nadzieję będzie służył dobrze w waszej jednostce, nam służył dobrze i mam nadzieję, że będziecie o niego dbać tak jak my o niego. Dziękuję. Proszę, to są kluczyki. Panie wójcie, mam nadzieję, że będziecie się opiekować tym samochodem. Oczywiście. Tak jak my i będzie się sprawował dobrze na terenie gminy i w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Do jakich zadań będzie wykorzystywany u was ten wóz? Auto będzie przeznaczone głównie do wyjazdów gospodarczych póki co. Nie jest ono zabudowane. Wyjazdy gospodarcze typu dowożenie, podmiana ratowników na jakieś akcje, transport osób na szczepienie przeciwko COVID-19. No, z biegiem czasu będziemy chcieli to wszystko zabudować. Na pewno w dużym stopniu poprawi komfort działania naszej jednostki. Panie wójcie, to chyba radosna chwila dla gminy Słupia Konecka. No zdecydowanie tak, ponieważ mamy duży brak sprzętu na terenie naszej gminy, gdzie mamy w sumie 7 jednostek, 6 bardzo aktywnych i taki samochód na pewno zasili na szeregi i w ogóle wyposażenie tych jednostek. Na pewno Słupia też potrzebuje tego, bo to jest jedyna jednostka, która działa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i bardzo często wyjeżdżają, mają dużo wyjazdów, a taki wspomagający samochód na pewno ułatwi w większym stopniu ich sprawność bojową jednostki. Czyli jesteście bardzo zadowoleni z tego przekazania? No, każdy pozyskane auto w naszej gminie na pewno cieszy się dużą radością, ponieważ no, jeszcze są braki, sprzęt jest przestarzały. Systematycznie chcemy to i przyspieszyć, bo teraz ostatnio udało nam się pozyskać do jednostki nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, tak średni, także na pewno, ale takiego samochodu nie mieliśmy, który mógłby przewozić osoby powiedzmy na akcje, czy nawet pomagać w takich akcjach jakiejś pomocy dla ludności, bo też takie przypadki są, także takie osobowe auto na pewno w jakimś stopniu wspomoże akcję tej jednostki, która działa w systemie. W Fałkowie stanęła świąteczna iluminacja, która została rozświetlona w obecności samego świętego Mikołaja. Święta tuż, tuż i widać to już także w gminie Fałków. W mikołajowy poniedziałek 6 grudnia dzieci z tamtejszych przedszkoli i zarówek wspólnie ze świętym Mikołajem rozświetliły bożonarodzeniowe drzewko. Iluminacja fałkowskiej choinki była roztańczona i rozśpiewana. Wspólnie z dziećmi bawił się święty Mikołaj, ale i wójt Henryk Konieczny, jego zastępca Krzysztof Bajor oraz gminny skarbnik Anna Weinberger. W świątecznym spotkaniu uczestniczyli też nauczyciele oraz dyrektorki szkół Mirosława Palus ze szkoły podstawowej w Fałkowie oraz Marianna Michalska ze szkoły podstawowej w Czermnie. Wszystkim przybyłym, a w szczególności najmłodszym mieszkańcom gminy Fałków oraz ich rodzinom życzenia na te święta i nadchodzący nowy rok złożył wójt Henryk Konieczny. Za chwilę Mikołaj z malowiecką różką rozświeci choinkę, która tutaj stoi i ona co będzie zwiastowała? Nadejście świąt. Niedługo święta Bożego Narodzenia. Będą na pewno prezenty dla was. Będzie piękna choinka w domu. Kochane dzieci. Chciałbym z tego miejsca złożyć wam życzenia świąteczne i noworoczne. Przede wszystkim dużo zdrowia, żebyście bardzo dużo wymocili satysfakcji z nauki w szkole, żebyście się pilnie i dobrze uczyli i byli, że tak powiem, dobrymi dziećmi i dla rodziców, i dla swoich dziadków, babć. I oczywiście jak najmniej dokazywali w szkole, choć ten wiek, można powiedzieć, predysponuje do tego, że można trochę dokazywać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, wspaniałych, śnieżnych świąt Bożego Narodzenia, jak i dobrego, wspaniałego Nowego Roku, lepszego, żeby w końcu nas
ta epidemia COVID-u opuściła, żebyśmy się mogli cieszyć wspólnie z sobą, właśnie, bo myślę, że to wszędzie w stronę na pewno się Was wywołują tęsknotę za sobą. Także wszystkiego dobrego dla Was, dla Waszych najbliższych. Po tym jak świąteczne drzewko rozbłysło światłem, do pracy zabrał się święty Mikołaj. Wszystkie przybyłe dzieci okazały się być grzecznymi, otrzymały więc prezenty. Natomiast nauczycielki i samorządowcy symboliczne rózgi. Fundacja Świętego Mikołaja w drugim liceum ogólnokształcącym w Końskich pokonuje trudności związane z pandemią koronawirusa. W Mikołajki powrócił tradycyjny kiermasz świąteczny, podczas którego wolontariusze zbierali środki na ufundowanie stypendiów dla zdolnej młodzieży pochodzącej z mniej zamożnych rodzin. Przypomnijmy, że fundacja podwaja każdą zebraną złotówkę. Uczniom udało się zebrać aż 3000 zł. To tyle na dziś w informacjach TKN24 Końskie, a na kolejne wydanie zapraszam Państwa już w najbliższy wtorek.